Proszę się nie ekscytować, ten film był już na kanale, ale został usunięty, nie przeze mnie. Dodaję jeszcze raz, no teraz żadnego regulaminu nie będzie łamał, bo no tam chyba o opis chodziło. No, już niedługo wielkie święto, 14 lutego, no chyba wszyscy wiedzą, co się wtedy obchodzi. Oczywiście jest to Międzynarodowy Dzień Urodzin Pana Ambasadora, a w tym roku okazja szczególna, bo będą to urodziny okrągłe i jak znam życie, szykuje się jakaś uroczysta kolacja, a ambasadorska urodzinowa kolacja to rzecz ważniejsza niż własny ślub, a że ludzie na własny ślub się przygotowują, więc my też ruszamy na obóz przygotowawczy, by zadbać o swoją sylwetkę i mam nadzieję, że doprowadzimy się do takiego stanu, że Pan Ambasador będzie z nas dumny. No to wio. Pierwszym kuracjuszem na naszych czasach będzie Kądziu. Dzień dobry. No już na polu. Czekamy na naszego trenera personalnego. No, jest i trener. Bonasera, bonasera. Panie trenerze, będzie można piwko? Jak to ci spodzie, tak? No i czwartkowa rozgrzewka już za nami. Człowiek od razu lepiej się czuje. Na dzisiaj trener nam zostawił rozpiskę i mamy sobie radzić sami. Nie wiem, czy damy radę. Dzisiaj o dziwo dzień zwiedzania, aż podjechaliśmy pociągiem. Dużo osób pisało do mnie z pytaniami, jak oszczędnie podróżować. No to proszę bardzo. Bilet na wejście do Pompejów kosztuje 15 euro. 15 euro to można spożytkować zupełnie inaczej. Zaoszczędzone pieniądze. Ale są też atrakcje za darmo. Generalnie w Pompejach za darmo to można sobie poglądać chuja. No to tyle zwiedzania na dzisiaj. Skończyła się rozpiska na dziś, nie wiemy co robić. Czekamy na trenera. Podejdźmy na chwilę jeszcze do hotelu. No i pojawił się trener. Trenerze, co teraz? Koniec kurwa sparingów! Poważne granie zaczyna. Fujanie do góry i... No i jest już... Piątek? Sobota. Sobota. A jakie plany na dziś? Myślę, kontynuujemy trening. Dzisiaj inna partia mięśni. Czyli dzisiaj ćwiczymy brzuch. Dziś zajęcia na świeżym powietrzu. Chyba po raz pierwszy w życiu poczuję te endorfinki. Może gówno. Ups. No, a teraz przed nami jeszcze więcej sportu. Idziemy na mecz której ligi? Szóstej. Kto będzie grał? Rione Terra, Atletic Poggio Marino. Wielki mecz. No. O kurwa. Weszliśmy na stadion, podeszła od razu policja. Powiedziała, że nie można wnosić szkła. Ale piwo do plastiku przelać już można. O kurwa! Ależ to było meczycho. Ale pięknie. Ależ się działo w tym meczychu. Zamknij mordę i spierdalaj z tego miejsca. Pamiętacie w ogóle wynik? 1-0 dla gości. Chyba, że zaliczony. Krzywdę robił u nas. No. I zapomniany. Taki to był mecz? Tak. A teraz mini kurs języka włoskiego. Bardzo ładne grafiki. Pan przetłumaczy. Chcemy twoich gwizdów. Chcemy twojego szacunku. W wersji zmienionej. Chcemy twojego chuja. A po lekcji włoskiego jeszcze lekcja savoir vivre. Trenerze, ale wypada drugą? Czwarta dzisiaj. Ej, panowie, za dużo tego kardy dzisiaj. Coś trener chyba nas tutaj przecenił. Najgorsze jest to, że sam trener się skończył. Ej, wyjebacie? Już mamy sportową niedzielę przed nami. Ja już czuję, że mi się sylwetka poprawia. Trenerze, co dzisiaj? Trener wygląda na bardziej zmęczonego niż my. Powiedziałem, że zabija. Dzisiaj robimy deload. Jaki za co? A co to będzie za trening? Dildo. Jakie kurwa dildo? No i już wylądowaliśmy w barze. Ale to jest ładnie. To tutaj idziemy na mecz której ligi? Chyba siódmy. A kto gra? Nie wiem. No. Dobry mecz? Chujowy. Pamiętajcie sobie moje słowa. W tym meczu gol nie padnie. A jak padnie? Nie wiem, kopernik, nie padnie, kurwa. Czy co, były jakieś gole? Nawet cztery. O, ej, kopernik! Ziemia jest okrągła, a bramki są dwie. Dwie
15 minut stąd. O kurde! No i co teraz? No to teraz trzeba wymyślić mu karę. Niezłą karę ci wymyśliliśmy? Jesteście bestialscy, nieludzcy. Trzeba odszczekać to, co powiedziałem. Hau, hau. No, pora na kolejne sportowe emocje. Co to teraz będzie? Państwo, czwarta liga włoska. Portici. Portki kontra... Parmezę. Parmezan. No, jest młyn, zespół gości. Pół parmezanu przyjechał na to spotkanie. A w tym meczu będzie bramka? I chuja. Jak będzie, to się nazywam słowacki. Juliusz! Siema Julek! Ten pan pozdrawia zawodników, gości, tak? Wątpi wierność małżonki pana piłkarza, a także twierdzi, że mać tego piłkarza ma bardzo luźny stosunek do stosunków seksualnych. Chyba słowacki nagle się... A możesz kurwa bardziej po polsku to powiedzieć? On mówi, że kurwa jego matka jest i że lodziara kurwa. Właśnie pan powiedział, że piłkarz rządzący na ziemi chyba lubuje się w stosunkach homoseksualnych jako odbiorca. Była teza, żeby pan rzeczony wrócił jako repatriant do Afryki. Mówi, że będę musiał iść do księdza, się wyspalać tego wszystko, co mówiłem. Ale było warto. No, 90 minuta, 1-0 dla gospodarzy i rzut wolny dla parmezanu. Nie w tym meczu dwie bramki. Jednej nie widział, bo mówił, że nie będzie wcale goli, a drugi nie widział, bo gadał z jakimś siwym Włochem. Nie widziałeś tego gola? Brawo. Zagadałem się o przepisach. Kończą się te wczasy. Trenerze, jak się spisaliśmy? Najebiście. Każdemu laurkę wystawię. To jest ta laurka? Z dedykacją. Takich uczniów każdemu trenerowi życzę. Naprawdę. To jesteśmy przygotowani na tę kolację 14 lutego. Ale dobre. Tyle lat na tym YouTubie jestem, a dopiero teraz nauczyłem się dodawać ekrany końcowe, proszę Państwa, tak jakoś sensownie. Tak więc wiem, że teraz widać, tam na mnie nałożone są takie dwa okienka z polecanymi filmami. Jeden na przykład to jest filmik z mojego nowego kanału rowerowego. Jakby ktoś się nie bał, to zapraszam sprawdzić kanał dla rowerzystów o nazwie Burdel na kółkach.